Witam Państwa w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 210. To jest miejsce, w którym od 70 lat odbywa się produkcja filmów, które były to różne filmy, bo tak jak nazwa wskazuje, filmy oświatowe, ale też filmy artystyczne, seriale, programy telewizyjne. Tutaj powstawały tysiące filmów, które mieszczą się w tym oto magazynie, który ma powierzchnię około 1000 metrów. Niestety nie widać, tym bardziej nie widać, że ruch jest tutaj nikły. W tej chwili jest lockdown, wszystko jest zamknięte, właściwie nikogo nie ma i korzystamy z ostatniej chwili, kiedy możemy nagrać jakiś materiał pokazujący, jak wygląda od środka Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi. Ta wytwórnia powstała, tak jak wspomniałem, 70 lat temu. Jest zaledwie o jeden dzień młodsza od Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przy ulicy Chełmskiej w Łodzi. Jest to wytwórnia, która w czasach największej swojej świetności zatrudniała około 600 pracowników, podzielonych na 10 grup produkcyjnych, które realizowały mniej więcej 150 filmów rocznie. 150 filmów rocznie, proszę sobie wyobrazić, to jest mniej więcej tyle, że w każdym tygodniu odbywają się dwie bądź trzy premiery filmów. I praca nad takimi filmami naprawdę potrzebuje armii ludzi, którzy będą różnego rodzaju specjalistami, bo tak jak wspomniałem, to jest wytwórnia filmów oświatowych. Często były to filmy naukowe, często to były filmy realizowane w bardzo w dziwny sposób, ale często były to też filmy artystyczne, o czym za chwileczkę będę mówił. Zapraszam. Chodźmy. To jest miejsce, w którym kiedyś mieściły się montażownie filmowe, ale też laboratoria, w których kręcono filmy przyrodnicze. To znaczy filmy, które wymagały specjalnej aparatury po to, żeby kręcić zwierzęta bądź też owady. O takiej przygodzie z owadami opowiada w filmie na temat Wytwórni Filmów Oświatowych na przykład świętej pamięci Krzysztof Ptak, który tutaj właśnie zaczynał jeszcze zanim został studentem. Kręcił, zdaje się, owady, które musiały się namnażać pod mikroskopem. Tutaj były specjalne aparatury, konstruowane często na potrzeby realizacji filmów. I tutaj też mamy w tej chwili malutką salkę, w której dokonujemy kolaudacji filmów. Wytwórnia, tak jak mówiłem, to była olbrzymia instytucja, 3 hektary powierzchni, gdzie mieściły się laboratoria filmowe, bo taśma była światłoczuła, trzeba ją było wywoływać i odpowiednio dbać o tą część techniczną, kamery, transport. Naprawdę olbrzymia infrastruktura i rzesza ludzi, która tym się zajmowała. To była, nawet basen tutaj był specjalnie do kręcenia zdjęć w wodzie. Bunkier na materiały łatwopalne, ponieważ taśma nitro to jest taki nośnik, który potrafi się nie tylko zapalić, ale również wybucha, więc taśmy nitro były specjalnie przechowywane w takiej konstrukcji betonowej, która nazywana tutaj była przez wszystkich bunkrem. I tutaj powstawało naprawdę bardzo dużo filmów. My w archiwach mamy tutaj około 4,5 tysiąca filmów z 5 tysięcy filmów wyprodukowanych przez wytwórnię. Pozostała część zaginęła. To są filmy z okresu tak zwanych błędów i wypaczeń. Nie wiadomo, gdzie one są. Po prostu zostały zniszczone bądź też zabrane przez Służbę Bezpieczeństwa. Tutaj jest nasza taka mała izba pamięci. Trochę wygląda jak relikt z czasów słusznie minionych. Tu znajdują się medale i nagrody, które zdobywały filmy realizowane w wytwórni. Między innymi tutaj znajduje się jeden z pierwszych lajkoników. Tutaj też znajduje się nagroda zdobyta na festiwalu w Cannes, ponieważ film Wieliczka w 1948 roku zrealizowany właśnie i wyprodukowany w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi zdobył nagrodę dla filmu dokumentalnego. Tutaj znajdują się dyplomy dla twórców, którzy robili filmy w latach 70. W latach 70., kiedy kinematografia w Polsce przeżywała swój złoty okres, tutaj również była grupa ludzi, którzy robili wybitne filmy. Szczególnie warto zaznaczyć o taką postać, jaką jest Bogdan Dziworski, nestor filmu dokumentalnego, operator, reżyser, pedagog, człowiek, który stworzył swój własny styl i nadal przyjaciel Wytwórni Filmów Oświatowych, który wraz ze swoją grupą, nie wiem, studentów, zaprzyjaźnionych osób, operatorów stworzył właściwie fabrykę filmów dokumentalnych, które szturmem zdobyły wiele festiwali na całym świecie. Tutaj znajdują się między innymi nagrody zdobyte przez Bogdana Dziworskiego, w tym taka jedna z najbardziej według mnie ciekawych,
na festiwalu filmowym w Indiach w Delhi z 1979 roku. Jarosław Żamojda, który razem z Janem Jakubem Kolskim zrobił bardzo ceniony film pod tytułem Najpiękniejsza jaskinia świata. Taki pierwszy sukces, wielki sukces, wówczas jeszcze zdaje się studenta Wydziału Operatorskiego Jana Jakuba Kolskiego. Czy na przykład Robakowskiego. Józef Robakowski tutaj właśnie stworzył wraz z grupą swoich przyjaciół filmy, które no, były takim ciągiem dalszym warsztatu formy filmowej. Te nagrody tutaj nieraz naprawdę nas wszystkich zadziwiają, jakie one są wymyślne w swoich kształtach. Jest ich naprawdę multum, nie wszystkie są pokazane. Niestety w okresie, kiedy ta wytwórnia upadała, był taki moment mniej więcej około roku 1990, duża część zasobów wytwórni zniknęła na zawsze. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Natomiast to, co zostało, i tak jest imponujące. Wytwórnia filmów oświatowych to również magazyn ze sprzętem, który niegdyś używany był do realizacji filmów. To są takie bardzo dziwne rzeczy, które do dzisiaj są zastanawiające, takie jak kamery nietypowe, czy też na przykład, proszę zobaczyć tutaj coś wyjątkowego. To są specjalne obudowy do kamer, które były używane przy realizacji zdjęć podwodnych. To jest specjalna maszyna, która była zrealizowana przez niejakiego Marczaka na potrzeby jego filmu. Urządzenie, które służyło do tego, żeby sfilmować, w jaki sposób wykluwa się z jajka piskle. Pamiętajcie Państwo, że kiedyś kamery to były naprawdę prawie ślepe urządzenia. Trzeba było niesamowitej ilości światła, żeby można było nakręcić cokolwiek. W związku z tym reflektory oświetlały przedmioty takie jak na przykład jajko czy owady. Problem był w tym, że oświetlające reflektory generowały olbrzymie ilości ciepła. Żeby to ciepło nie ugotowało jajka, w tego typu urządzeniu są podwójne ścianki ze szkła. Wewnątrz, między ściankami, krążyła woda, która chłodziła całe to urządzenie, a w środku, pod tą pokrywką, znajdował się specjalny uchwyt, gdzie było jajko włożone. To było mechanicznie bardzo sprytnie rozwiązane i dzięki temu po raz pierwszy udało się sfilmować, w jaki sposób wewnątrz w jajku rozwija się zarodek i potem wykluwa się z niego piskle. A film zdobył niesamowitą liczbę nagród na całym świecie, ponieważ jak na tamte czasy to było absolutnie wyjątkowe i byliśmy wtedy pionierami filmu przyrodniczego. I kiedy jeszcze nikt nie słyszał o kanałach telewizyjnych przyrodniczych, my byliśmy naprawdę w awangardzie realizacji filmów dokumentalnych. Tutaj za fototapetą, prawie nie widać, są magiczne drzwi do zaklętego rewiru, do takiego miejsca, gdzie naprawdę mało osób może wejść. Powiedziałbym, że nikt postronny, z wielu powodów. Za chwileczkę Państwo tam będziecie. To jest magazyn tak zwanych teczek filmowych, gdzie te 5000 zrealizowanych w wytwórni filmów oświatowych filmów ma swoją dokumentację, bo to jest naprawdę wyjątkowa sprawa. Podobną ilość materiału filmowego posiada na przykład archiwum Szkoły Filmowej w Łodzi, ale tylko my mamy dokumentację związaną z tym, jak te filmy powstawały, jakie są prawa autorskie do poszczególnych filmów, jakie były też historie związane z realizacją poszczególnych filmów. I proszę zobaczyć, na przykład w roku 1971 zrealizowano tyle filmów. Trzy półki. Rok 1948, 1949, i dalej. Rok 1958, Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi, dział produkcji. Teczka, sygnatura, kategoria A, wśród gór i dolin Arktyki. Protokół z dnia 14 kwietnia 58 roku z kolaudacji filmu. No i przez papier kalkowy precyzyjnie wypisane wszystkie rzeczy, które powinny być w filmie poprawione, bądź też są dobre. Dokumenty objęte są przepisami dotyczącymi retencji danych. Nie wszystko można pokazać, a często wśród tych teczek znajdujemy takie opisy, które naprawdę nie powinny znaleźć się w publicznym obiegu, bo nie tylko to są protokoły z kolaudacji, ale na przykład
no niestety, ale również donosy na kolegów, a szczególnie to dotyczy sytuacji, w których filmy realizowane były za granicą. To była jedyna z niewielu możliwości, kiedy ludzie mogli wyjechać za granicę i różne rzeczy się tam działy, nie wszyscy przecież też wracali. No, może tyle, nie będę więcej mówił. Wielu spośród tych, którzy są darzeni ogromnym szacunkiem dzisiaj, również znajdują się na kartach tego typu zbiorów archiwalnych. Chowamy teczkę, a mamy ich naprawdę wiele i dotyczą wielu osób. To tyle. Zapraszam, mam nadzieję, w lepszych czasach, kiedy nie będzie już pandemii, do odwiedzenia naszej instytucji. Tutaj można przyjechać, można zobaczyć, można dotknąć, można wziąć udział w warsztatach dla różnych grup wiekowych i przede wszystkim poczuć odrobinę historii polskiej kinematografii.